Młoda kobieta z wielkimi marzeniami jest zamordowana w Wyoming. Jej narzeczony odmawia rozmów z policją, po czym sam staje się osobą zaginioną. Normalnie na moim kanale poruszylibyśmy jakąś teorię spiskową zaginionej youtuberki, jednak dzisiaj niestety będę wam opowiadać o tragicznej sytuacji Gabby Petito i o tym, jak bardzo wstrząsnęła światem. Cześć, witam was serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj będę mówić wam o sprawie, o której na pewno wszyscy już słyszeliście. Dostałam od was bardzo dużo wiadomości, prosząc o materiał na temat Gabby Petito i jej zaginięcia. I ja, słuchajcie, tę sprawę obserwuję od samego początku, no i dzisiaj zebrałam wszystkie informacje, które zostały wypuszczone do mediów do dzisiaj i chciałabym przedstawić całą sytuację od samego początku aż do dzisiaj. Zacznijmy od samego początku. Gabby Petito i Brian Laundry znali się jeszcze za czasów szkoły. Zaczęli swój związek w 2019 roku i wprowadzili się wspólnie do rodziny Briana. 2 lipca 2020 roku Gabby wstawiła zdjęcie na Instagrama, oznajmiając wszystkim, że się zaręczyli. W grudniu 2020 roku Gabby kupiła samochód, a dokładniej van, który później przeszedł remont, aby mogli w nim podróżować. W czerwcu 2021 roku para zdecydowała się, aby pojechać na 4-miesięczną wyprawę po USA. Gabby pracowała w sklepie, a z wykształcenia była specjalistą od żywienia. Postanowiła jednak, aby odejść z tej pracy i wraz z Brianem założyć kanały social media, na których dokumentowaliby swoje przygody w vanie. Według ojca Gabby Petito pracowała nad stroną internetową bardzo długo i ciężko. Otworzyła też kanał na YouTubie, gdzie później zobaczymy jej pierwszy i ostatni film. Była to jej ogromna pasja. Podróżowanie z narzeczonym oraz pokazywanie tego na social mediach. W ten sposób chciała się utrzymać i w ten sposób chciała żyć. 2 lipca wyruszyli w swoją podróż. Od 4 lipca do 11 sierpnia na Instagramie Gabby, jak i Briana możemy zobaczyć posty z przepięknych miejsc, które odwiedzili. Byli w Kansas, Colorado i Utah. Posty na social mediach są tutaj bardzo ważne, ponieważ to dzięki nim możemy zobaczyć, gdzie para Brian i Gabby byli i co mogło się wydarzyć w trakcie tego czasu. 12 sierpnia policja dostała niepokojący telefon zgłaszający przemoc domową. Grant County Sheriff's Office. Were you able to get a description of the intoxication? Hi, can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Hi, I'm calling. I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute. A Florida with a white van, Florida license plate, white land, gentleman, where's about 5'6" beard. They just drove off. They're going down Main Street. They made a right onto Main Street from Moonflower. Or what were they doing? Cooperative, but what'd you say? What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? White van. I can give you the license plate if you give me one sec. I took a picture of it. What kind of white van? Driver is showing some obscure driving, possibly intoxicated. Currently doing 45 miles an hour. Zone through here is 25. Oh! Subject just hit the curb. Correction, speed limit is 15. Gdy policja zatrzymała Gabby i Briana i poprosiła o zatrzymanie się na poboczu, jeden z policjantów miał na sobie kamerkę GoPro, która nagrywała całe wydarzenie. To wydarzenie możecie zobaczyć na YouTubie, tu zobaczycie jego klipy. Policjanci rozmawiają oddzielnie z Gabby i oddzielnie z Brianem. Gabby jest bardzo roztrzęsiona, przez cały czas płacze i się trzęsie, za to Brian jest bardzo spokojny, wręcz się uśmiecha. Para przyznaje, że bycie 24 godziny, 7 dni w tygodniu razem wpływa dosyć źle na ich związek i troszkę się ostatnio kłócili, ale Gabby mówi, że to głównie dla tego, że ma zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Ponoć cała kłótnia zaczęła się wtedy, gdy Brian chciał wejść do vana z brudnymi butami i Gabby miała z tym problem. Na wideo widzimy, że Brian miał podrapaną twarz, ręce oraz szyję, a Gabby przyznaje się do tego, że go zaatakowała. Brian nie przyznał się do uderzenia Gabby, Gabby też na ten temat nic nie powiedziała. Cała sprawa wyglądała tak, że to Gabby zaatakowała Briana, że bała się, że zostawi on ją na poboczu i zaczęła wskakiwać przez okno z powrotem do samochodu. Jednak policja, widząc, że para się bardzo kocha i że jest to bardziej załamaniem nerwowym niż przemocą domową, powiedziała, że nie będą aresztować Gabby za to, co zrobiła, tylko proponują, aby para spędziła noc osobno. What's going on? How come you're crying? I'm just crying. We've just been fighting this morning. Some personal issues.
I was distracting him from driving. I'm sorry. I have really bad OCD, and okay. I'm just apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean. My vibe is... So, tell me, what's going on? But she just gets worked up sometimes, and I try and really distance myself from her, so like I lock the car and I walk away from her. What happened this morning is that she's trying to start up like her own little website blog and everything, so like every time, we really had a nice morning if anything, but she just got worked up because you're trying to get going and get her day going because you want to go like garden for this episode. This is what I'm going to do. I've decided I am not going to cite you for domestic violence battery, okay? The domestic violence portion of it enhances it, makes like a major pain in the butt, especially at your 22, right? So I'm choosing not to cite you today. So you are not going to be charged with anything. All right? But this is what I do have to do. I am separating the two of you tonight. Pod koniec widzimy, jak policja zabiera Briana do hotelu, a Gabi zostaje z kluczykami do vana, aby właśnie troszkę ochłonęli po całym wydarzeniu. 19 sierpnia na kanale Nomadic Static, czyli na kanale, który założyła właśnie Gabi z Brianem, pojawia się pierwszy i ostatni film. Jest to taki zbiór klipów z ich podróży do tego czasu. Widzimy, jacy są szczęśliwi, jak się przytulają, całują, w jakich miejscach już byli i daje to nam taką namiastkę tego, co para będzie pokazywała na kanale. 30 sierpnia mama Gabi dostała ostatnią wiadomość od Gabi, ale nie była do końca pewna, czy to jej właśnie jej córka wysłała tę wiadomość, ponieważ w wiadomości Gabi mówiła o swoim dziadku po imieniu. Wiadomość brzmiała, czy możesz pomóc Stanowi, dostaje od niego bardzo dużo wiadomości głosowych oraz nieodebranych połączeń. Stan jest dziadkiem Gabi i według jej rodziców nigdy nie zwracała się ona do niego po imieniu, więc ta wiadomość była dosyć podejrzana i nie brzmiała, jakby była napisana przez samą Gabi. Kolejną wiadomością, tą już ostatnią, była wiadomość, która brzmiała: nie mam zasięgu w Yosemite. Ta wiadomość znowu brzmiała dziwnie, ponieważ rodzice byli przekonani, że nie chodziło o Yosemite, tylko o Yellowstone, ale była to już ostatnia wiadomość, o którą dostali od Gabi. Jeżeli chodzi o jej Instagrama, to jej ostatni post był ustawiony 26 sierpnia, czyli na parę dni przed ostatnimi wiadomościami do swojej mamy. Było to zdjęcie Gabi trzymającej małą dynię z podpisem Wesołego Halloween, mimo iż Halloween jest dopiero za parę miesięcy. Internauci podejrzewają, że to ktoś, kto ma do czynienia z zaginięciem Gabi, wstawił to zdjęcie, aby ludzie myśleli, że wszystko jest okej, i tak samo wysłał te wiadomości. Wiele osób zauważyło, że zdjęcie nie było robione teraz, ponieważ większość ich ostatnich zdjęć była z takich bardzo, bardzo miejsc na odludziu, a tutaj Gabi była w cywilizowanym mieście. Do tego ludzie zauważyli, że na zdjęciu Gabi nie ma odrostów, a na ostatnich zdjęciach ze swojej wyprawy je ma, więc na pewno nie poszła do fryzjera podczas tej wycieczki, tylko było to po prostu stare zdjęcie wstawiane na nowo. 1 września stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Brian wrócił do domu, ale bez Gabi. Zapamiętajcie tę datę, 1 września, ponieważ kolejną datą na naszej osi czasu całego wydarzenia jest 11 września, ponieważ to wtedy rodzina Gabi zadzwoniła na policję i zgłosiła, że Gabi zaginęła. Od 1 września do 11 września Brian był w domu i pod jego domem zaparkowany był van Gabi. Brian, jak i jego rodzina, odmówili rozmowę z policją, a w momencie, w którym policja zapukała do ich drzwi, jego rodzice dali tylko karteczkę z numerem do jego prawnika. Jest to bardzo dziwna sytuacja, ponieważ jego narzeczona właśnie zniknęła, a on nie chce rozmawiać z policją, nie chce powiedzieć, co się stało w ostatnim momencie, kiedy ją widział. Po czym 15 września to rodzice Briana dzwonią na policję i mówią, że on również zaginął. Brian został zgłoszony jako osoba, która mogłaby być zaplątana w zaginięcie Gabi. Nie był on osobą podejrzaną, policja bardzo chciała z nim po prostu porozmawiać. Dzień później, 16 września, rodzina Gabi przemawia na konferencji prasowej, prosząc o to, aby Gabi powróciła do domu cała i zdrowa. Proszą o jakiekolwiek informacje oraz błagają Briana i jego rodzinę o jakąkolwiek informację. Na ekranie widzicie w tej chwili list, który napisali rodzice Gabi do rodziny Briana, prosząc o pomoc. Christopher i Roberta Laundrie, piszemy do Was, ponieważ chcemy poprosić o Waszą pomoc w odnalezieniu naszej pięknej córki. Rozumiemy, że jest to dla Was bardzo trudny czas i że chcecie też chronić swojego syna, ale prosimy Was, postawcie się na naszym miejscu. Nie możemy spać, nie możemy jeść, a nasze życie jest w rozsypce. Wierzymy, że wiecie, gdzie Brian zostawił Gabi. Błagamy Was, powiedzcie nam. Jako rodzic możecie się domyślać, jak my się w tej chwili czujemy, a Wy nie chcecie nam pomóc. Jako rodzic, jak możecie sprawić, aby młodszy brat i siostry przechodzili przez takie piekło? Gabi mieszkała z Wami przez ponad rok. Miała być Waszą synową. Dlaczego nie chcecie powiedzieć, gdzie ona jest? Byliście tak zadowoleni, że Brian i Gabi się zaręczyli i że chcą spędzić resztę swojego życia razem. Prosimy Was,
Powiedzcie nam, czy przynajmniej patrzymy w dobrą stronę. Jedyne, czego pragniemy, to to, aby Gabi wróciła do domu. Prosimy was o pomoc, aby to się stało. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Oni nie powinni błagać o pomoc rodziców Briana. Według wielu osób obserwujących tę sprawę, Brian i jego rodzina coś ukrywają. Tylko nadal nie wiemy co. Siostra Briana udzieliła wywiadu w Good Morning America. Niestety nie było to żadnym przełomem w sprawie, ponieważ powiedziała tylko, że oczywiste, że ja i moja rodzina chcemy, aby Gabi była znaleziona. Jest dla mnie jak siostra, moje dzieci ją kochają, a ja tylko chcę, żeby wróciła do domu bezpieczna i żeby to wszystko było jednym wielkim nieporozumieniem. 17 września w tym samym czasie w Utah zostało popełnione morderstwo. Ofiarami była Crystal Turner i Kylan Schultz. Były zamordowane w tych samych okolicach, w których ostatnio widziano Gabi i Briana, jednak policja zapewniła, że ta sprawa nie ma do czynienia ze sprawą Gabi Petito. Tego samego dnia rodzina Briana zadzwoniła na policję i zgłosiła, że Brian również jest osobą zaginioną. Jest to bardzo podejrzane, że zaginął on tuż po tym, jak zaginęła jego narzeczona i nie chciał rozmawiać z policją. Co ciekawsze, to rodzice Briana poczekali aż 4 dni, zanim zgłosili jego zaginięcie, ponieważ ostatnim razem widzieli go we wtorek, kiedy powiedział, że idzie na spacer. 4 dni zajęło im to, aby zadzwonić na policję i powiedzieć, że go nie ma. Według wielu osób wiedzą, co się stało z Gabi i pomagają synowi uciec. 18 września policja oficjalnie poszukuje Gabi oraz Briana w parku Wyoming, ponieważ to tam para podobno była ostatnio razem. Niestety pod koniec dnia, gdy zaczęło się robić ciemno, policja zakończyła śledztwo, mówiąc, że nic nie znaleźli. Następnego dnia niestety wszyscy obudzili się do okropnej wiadomości, którą było to, że policja znalazła ciało kobiety w Wyoming. FBI nie potwierdziło wtedy, czy jest to Gabi, jednak jej wzrost i waga zgadzały się. Mimo iż w mediach nie zostało potwierdzone, że jest to Gabi, jej ojciec wstawił jej zdjęcie na Twittera, pisząc hashtag Gabi Petito, poruszyła cały świat. Można było się tutaj już domyślić, że była to Gabi i rodzina po prostu wie więcej, niż zostało powiedziane mediom. 20 września dom Briana i jego rodziny został przeszukany. On nadal nie był osobą podejrzaną, tylko osobą, której szukają, ponieważ chcą z nią porozmawiać na temat tego, co się stało. Wiele osób podejrzewa, że policja jeszcze nie nazwała go osobą podejrzaną, ponieważ nie chcą, aby uciekał dalej, tylko chcą, aby czuł się na tyle bezpieczny, aby wrócił i wtedy oni wyciągną od niego informacje. 21 września FBI niestety potwierdziło, że znalezione zwłoki to zwłoki Gabi Petito. Potwierdzili też, że było to morderstwo. Wiele osób podejrzewało, że jeżeli jest to Gabi, to może pokłóciła się z Brianem, wybiegła w las, a miejsca, w których oni byli, są naprawdę ogromne i bardzo niebezpieczne i że po prostu coś tam jej się przydarzyło. I nie było to morderstwo, tylko niestety nie przeżyła bycia w lesie. Jednak niestety FBI potwierdziło, że jest to morderstwo, a Brian nadal nie jest osobą poszukiwaną. Na dany moment jest to koniec tego, co się wydarzyło. Chciałam wam przybliżyć bardziej całą oś wydarzeń i dokładne daty. Jest mi bardzo trudno nie stanąć po stronie milionów osób, które uważają Briana za osobę podejrzaną. Bardzo trudno ogląda się też ten materiał policjantów rozmawiających z Gabi i z Brianem, wiedząc, że następnego dnia spotkali się oni z powrotem i było to prawdopodobnie jedno z ich ostatnich spotkań. Gabi zaginęła już wiele dni wcześniej, zanim Brian powrócił, a rodzina Gabi zdecydowała, że czas zgłosić ją jako zaginioną. I zaraz wam powiem dlaczego. Wrócę jeszcze na chwilę do tej myśli, że no jest to bardzo podejrzane, że nic nie powiedział, jest to jego narzeczona, nie chce rozmawiać z policją, jeżeli jest niewinny, powiedziałby o ostatniej kłótni, czy że gdzieś ją zostawił, czy się pokłócili, powiedziałby cokolwiek. Jednak Brian ucieka. Brian nie jest osobą zaginioną, Brian jest osobą winną. I to są słowa, które padły w internecie przez miliony osób. Wiele osób podejrzewa, że rodzina po prostu mu pomogła i dlatego czekała te 4 dni, aby pomóc mu uciec i dopiero wtedy powiedzieć, że on też zaginął. Teraz przejdźmy do dodatkowych informacji, które zostały ujawnione później. Wiele osób w internecie zaczęło narzekać na to, jak bardzo dużo osób porusza tę sprawę. Jednak gdybyśmy tego nie robili, jej ciało mogłoby być nieznalezione, ponieważ to właśnie dzięki parze youtuberów, którzy akurat przejeżdżali przez las obok vana Briana i Gabi i mieli włączoną kamerę, to dzięki temu policja wiedziała, gdzie można szukać jej ciała. YouTuberzy z kanału Red, White and Bethune to YouTuberzy, którzy przez cały rok podróżują ze swoją rodziną. W trakcie edycji jednego ze swoich vlogów zauważyli, że przejeżdżali obok vana, który wyglądał bardzo podobnie do vana Gabi i Briana. Słyszeli już o tej sprawie, jednak wydawało mi się, że nie, to na pewno nie ten van. Później w wiadomościach zauważyli, że ludzie proszą o jakiekolwiek wiadomości właśnie z tej części Utah. I spoglądając znowu na materiał z kamery, zauważyli, że ten van jest identyczny. Nagranie było z 27 sierpnia, czyli parę dni przed ostatnimi wiadomościami
od Gabi do rodziców, które wydawały się być podejrzane. W tym momencie Gabi mogła już nie żyć. Wiele kanałów na YouTube analizuje ten materiał i ja Wam teraz pokażę właśnie w zwolnionym tempie, jak oni przyjeżdżają obok tego vana. I można zauważyć, że widzimy, że drzwi się zamykają. Wiele osób mówi, że nie, coś się stało z kamerką, nie, to jest może drzewo. Jednak to Wy możecie zadecydować, czy są to faktycznie drzwi, które się zamykają, bo dana osoba zauważyła, że ktoś nadjeżdża, czy jest to po prostu złe nagranie. Obok tego vana możemy zauważyć też klapki, które są identyczne jak klapki Briana, a z drugiej strony na przodzie widzimy jego plecak oraz kapelusz. I to właśnie dzięki temu, że ta para youtuberów zadzwoniła na policję i dała to nagranie, przeszukali oni właśnie tamte okolice i znaleźli ciało Gabi. Sprawa stawała się coraz bardziej głośniejsza, coraz więcej osób na całym świecie o niej rozmawiało i znajdowało się coraz więcej osób, które wpadły na Briana i Gabi. TikTokerka Miranda Baker wstawiła TikToka, w którym mówi, że wraz ze swoim chłopakiem zostali zatrzymani przez Briana 29 sierpnia, który zaoferował im $200, aby oni zawieźli go do Jackson. Miranda mówi, że oni i tak jechali do Jackson, więc powiedzieli wsiadaj i tak tam jedziemy. Brian powiedział im, że podróżuje bez swojej narzeczonej, ponieważ ona w tej chwili jest w vanie i pracuje nad ich kanałami społecznościowymi. Miranda rozmawiała z Brianem normalnie, po czym powiedziała, że niedługo będziemy w Jackson i nagle Brian zaniepokoił się i powiedział, zatrzymajcie się, ja muszę wysiąść. Było to dziwne, ponieważ chciał on tam jechać, a nagle coś zmieniło jego zdanie. Coś musiało się stać, że stwierdził, że nie, to nie jest dobry pomysł. Zatrzymali się, wypuścili Briana. On powiedział, dzięki, teraz znajdę kogoś innego, aby mnie zabrali. Podobno wybiegł z samochodu bardzo szybko i wydawał się być bardzo zaniepokojony. Kolejną niepokojącą wiadomością jest to, że rodzina Briana miała zaplanowaną konferencję prasową, aby porozmawiać na temat całej sytuacji, jednak w ostatniej chwili anulowali to. Znowu jest to bardzo podejrzane, dlaczego nie chcą oni nic mówić. I do dzisiaj mamy już parę dni, jak nikt nie może znaleźć Briana, jego rodzina nie występuje nigdzie prosząc o jakiekolwiek wiadomości. W internecie możemy znaleźć zdjęcie z jakiejś kamerki. Widzimy mężczyznę bardzo podobnego do Briana. Policja powiedziała, że nie jest to on, jednak jest to bardzo dziwny zbieg okoliczności, że na zdjęciu widzimy mężczyznę bardzo podobnego, bardzo podobnie ubranego, z bardzo podobnym plecakiem, w środku nocy w lesie. Bardzo trudno byłoby zlokalizować, kim jest ten mężczyzna, jeżeli nie jest to Brian. Wydaje się to być bardzo podejrzane, no ale to już zostawiam Wam do oceny. Ojciec Gabi udzielał wywiadów cały czas. Pojawił się też w programie Dr. Phil, gdzie cały czas ma nadzieję, że odnajdzie Gabi całą i zdrową. Ten odcinek dopiero co się pojawił, jednak został nagrany zanim znaleźli jej ciało. Naprawdę okropne uczucie oglądając to i widząc, jaką on ma nadzieję, jak bardzo prosi o informacje, jak bardzo nie rozumie, dlaczego Brian i jego rodzina nie chcieli nic powiedzieć. I też mówi, że Brian nie jest osobą zaginioną, tylko on po prostu ucieka. First of all, you came home without it. Then you had the van for 10 days in your driveway. Did your parents help you clean it? Did they help cover up a crime? I was 20 years old when Gabby was born. She saved my life. Do you believe Brian has hurt your daughter? Yeah, she wouldn't do that. It's too long. All right. In my gut, I believe something bad happened. Brian nadal się nie odnalazł, a wszyscy chcą odpowiedzi na to, co tak naprawdę stało się z Gabi. Jest to sprawa, która obiegła cały świat i zrobiła się też dosyć kontrowersyjna, ponieważ wiele osób uważa, że jest to taki syndrom przywileju białej osoby i że gdyby była to kobieta ciemnoskóra, to nikt by o tym tak dużo nie mówił. Ja oczywiście chciałabym Was zaprosić do dyskusji pod tym filmem, ponieważ jest to bardzo okropna sytuacja aktualna. Nadal nie można znaleźć Briana. I ja, słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, co ja myślę, bo ja w tych filmach zawsze Wam mówię, co ja myślę. Ja jestem z grupą milionów ludzi w internecie, które byłyby mega zdziwione, gdyby to nie był Brian, który miałby jakieś do czynienia z tym, co stało się z Gabi. Jest to zbyt dziwne, że narzeczony, nawet jeżeli gdzieś pokłócił się z Gabi i jest ona zaginiona, po czym znaleźli jej ciało, gdzie potwierdzają, że było to morderstwo, a on nie jest zainteresowany, aby porozmawiać z policją, czy dać jakiekolwiek informacje. Postawmy się w tej sytuacji. Kłócicie się z drugą osobą, na której Wam zależy. Nawet najgorsza kłótnia, nie wiadomo co się stało. I dowiadujecie się, że osoba zaginęła. Wydaje mi się, że w tym momencie ta kłótnia i to wszystko nie ma znaczenia, ponieważ ta osoba zaginęła, jest w niebezpieczeństwie i zrobilibyście wszystko, aby pomóc ją odnaleźć. Powiedzielibyście, gdzie ostatnio byliście, gdzie się pokłóciliście, kto co zrobił, wszystko, ponieważ każda z tych rzeczy może mieć znaczenie. Jednak Brian postanowił nic nie mówić, wrócić do domu sam. Dni po tym, jak Gabi ponoć wysłała ostatnie wiadomości do swoich rodziców, które prawdopodobnie nie były wysłane przez nią,
po czym być w domu, mieć jej samochód zaparkowany przez tyle dni, trzymać jej rodziców w niepewności, a później samemu wyjść na spacer i nie wrócić? Jest to wszystko bardzo podejrzane. Wiele osób uważa też właśnie za dziwną sytuację to, że ten samochód był zaparkowany właśnie u jego rodziców, ponieważ wiele osób myśli, że pomogli mu oni zatuszować jakiekolwiek podejrzane rzeczy. Ten van jest teraz w posiadaniu policji i oczywiście przeszukują oni go, próbują znaleźć cokolwiek. I tak jak mówię, jest to sprawa, która rozwija się z godziny na godzinę. W każdym momencie wpisując Gabi Petito możecie znaleźć nowe artykuły z nowymi wiadomościami, więc ja będę w miarę na bieżąco robiła materiały na ten temat. Jest to okropna sytuacja, ja nigdy nie zrozumiem, jak kochające się pary mogą sobie coś zrobić. Ja oczywiście tutaj zakładam z góry, co się mogło wydarzyć. Nigdy tego nie zrozumiem. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego ludzie nie mogą po prostu się w spokoju rozstać, czy jeżeli zauważyli, że się bardzo dużo kłócą i nie dają rady, hej, wróćmy do domu, nie jedźmy na te 4 miesiące, bo lepiej jest wrócić i odpocząć trochę od tego, niż kontynuować tę drogę i dalej się kłócić, no bo może to się zakończyć czymś tragicznym. I tutaj prawdopodobnie tak było. Strasznie bym chciała, żeby tak nie było. Obserwując sprawę na bieżąco, miałam nadzieję, że ona się znajdzie. Jednak no niestety dni mijały i tak naprawdę w momencie, w którym jej rodzice zgłosili ją jako osobę zaginioną, ona już prawdopodobnie dawno niestety już nie żyła. Ja oczywiście zapraszam Was do dyskusji na dole, na co Wy myślicie. Co Wy myślicie, czy widzieliście jakieś nowe informacje na ten temat. Ja na pewno będę sprawdzała, czy jakoś ta sprawa się rozwinie, no bo na dzisiejszy dzień nie ma Briana i nie wiemy, co tak naprawdę wydarzyło się danego dnia z Gabi. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dobrze przedstawiłam całą sprawę i nie zapomniałam o żadnych szczegółach, które mogą być tutaj ważne. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!